Hej! Witam. No i tutaj można ją nieźle obrazić. A, to jest fajne. Lubię odetchnąć pełną piersią, ale wolałbym oddychać twoją. A, zarumieniła się. Dziadzia mówił, że zawsze lubisz żartować. Tyle mi o tobie naopowiadał. Dziadzio. Okej. Mówiłem, że jestem miłośnikiem owoców. A zwłaszcza melonów. Nie mówił, że jesteś taki niemiły. Dopiero się rozgrzewam. Och, zostaw mnie. Może jeszcze. Gdybym rzekł, iż ciało twe piękne, byłbym beznadziejnym kłamcą. Byłbym beznadziejnym kłamcą. Zostaw mnie. Nie za bardzo nas lubi. Hej! Zostaw mnie, proszę, nie za bardzo cię lubię. Trudno się chodzi z takim ciężarem z przodu. Idź sobie. Teraz by jej dowalił. Skończyły mi się tanie dowcipy. A, szkoda. Dobra, no to wychodzimy w takim razie. No i tak, naszym tropem jest zamek. Musielibyśmy się dostać do skarbca, żeby wyciągnąć tą śluzowicę. No ale żeby się tam dostać, to nie jest takie proste. Oczywiście. Teraz jak wychodzimy, mamy mapę. Miejsc, w które możemy pójść. Mamy zamek, mamy konkurs magów, o którym była mowa. Rynek, doki, ulicę handlową, biuro, bagno, domek trzech misiów, nawet Max Wemplings, to jest coś na kształt McDonalda. Tylko, że jest tam dosyć inaczej, może tak powiem. Mr. Tattoo, fontanna. Może najpierw się wybierzemy do zamku. W końcu się tam chcemy dostać. Tak, ty. Kto ja? Ty. Nie możesz się tu kręcić, koleś. Aha, nie mogę się tu kręcić, tak? Niby dlaczego? To jest zamek królewski, mały. I? Pętanie się w okolicy jest wzbronione. To znaczy, że nie wolno tego robić. Więc spadaj, jeśli ci facjata miła. Jak zauważycie, czasem są, nie wiem, jakieś takie chyba żarty twórców, nie wiem, może polonizacji czy czegoś tam. Czasem Simon zmienia głos na dziewczęcy, nie wiem czemu. Dobra. Ale my musimy dostać się do zamku. Ale ja muszę się dostać do zamku. Popatrzcie tylko. On musi dostać się do zamku. Lepiej go wpuśćmy. Jeśli tylko pokaże identyfikator. Identyfikator. Nie poznajecie mnie? Nie poznajecie mnie? Jestem gwiazdą przygodówek. Damy ci upust na identyfikator. Upust? Co powiesz na 6 dolarów zamiast standardowych 24? Plus koszty, oczywiście. Pomyślmy. Podatek, czyszczenie zbroi i... Pieczątki! Pieczątki, atrament, olej do mostu. Lista nie ma końca. 72 dolary. Że co? 72 dolary? Skąd oni chcą tyle pieniędzy? Boże, za jeden identyfikator. Dobrze. Jak tam wam autograf? Jak dam wam autograf? To styka? Jesteś sławny czy coś? Zapomnijcie. Wiesz co?
załatw nam forsę i wtedy styka. Co jakiś czas te postaci też zmieniają głosy, co ciekawe. Nie wiem, jak były nagrywane te dialogi. Dość ciekawie. No dobrze. Teraz byśmy się musieli dowiedzieć właśnie jaka jest wartość monety. To nam się przyda do innej jakby rozmowy. No i to warto byłoby zapisać, ale ponieważ jestem leniwa, to mi się nie chce, a poza tym znam tą grę dosyć dobrze. Przechodziłam ją już tyle razy, że już pamiętam mniej więcej co i jak, więc ja tego nie będę robić. No, ale tu właśnie można się dowiedzieć tego. Jestem tu nowy. Ile to dolar? W skrócie, $1 to 256 pensów. 16 pensów to grosz. A 64 to korona. 2 korony to szyling królowej. A 3 korony to szyling króla. $5 to srebrny suweren. Z których 3 to złoty suweren. A $45 to królewski herb. Proste, nie? Tak. To jak oni to mówią, to naprawdę jest pokomplikowane troszeczkę. No ale... Gdzie ja niby znajdę taką ilość monet? Wygraj w coś. Albo poszukaj. Odziedzicz. A może dadzą ci jacyś pomyleńcy? Mnóstwo sposobów. No dobra, to idziemy załatwić tę forsę. Dobra, załatwię tę forsę. I pospiesz się. W końcu inflacja to brzydki wyraz. Aj, nieładnie. Dobrze widzieć strażników trzymających wysokie morale. Jako przykład prospołeczny. Hej! Tak? Jak chcesz zarobić trochę kasy, król szuka nowego maga. Możesz skorzystać. Turniej odbywa się w parku w centrum miasteczka. Jak widać, w każdym jest odrobina dobra. Tak, my się wybierzemy na ten turniej, ale nieco później, ponieważ musimy pozbierać do tego odpowiednie rzeczy, żeby tam w ogóle wystartować. Tak. To przejdźmy się na tą ulicę handlową. Tutaj jest jakby takie targowisko, powiedzmy. Standardowe żelazne pręty. Tutaj mamy jakiegoś handlarza żelastwem chyba. Witaj, dostawco rzeczy metalowych. Witaj, przybyszu z innego wymiaru. A skąd to wiesz? Proste. Tylko dziewczyny noszą tu u nas koński ogon. Życie mnie nie oszczędza. No, dobra. Coś jeszcze? Witam znowu. Witaj. O, nie masz przypadkiem gdzieś trochę śluzowicy? Nie masz przypadkiem gdzieś trochę śluzowicy, co? Śluzo co? Takie super mocne paliwo do szaf. Pierwsze słyszę. Nieważne. Paliwo do szafy. Masz dla mnie jakieś podpowiedzi? Do tego musisz kupić sobie gazetę z rozwiązaniem gry. Jak to? To sam nie dam rady? Być może. Ale w końcu oni z tego żyją, no nie? A kto wie, może i nawet napisali dobrą recenzję. O czym to mówiliśmy? Nieważne. No, ja tą grę miałam z takiej gazety, z Komputer Świat Gry. Jeszcze swego czasu, bardzo dawno temu, jak kupowałam. No, tam było rozwiązanie. Ale nie mam już chyba tej gazety, nie wiem. Zresztą i tak nie jest tam potrzebne. Jak tam interes żelazny? Wciąż na czasie. Modny i zyskowny jak zwykle. Jedynych problemów przysparzają mi pieniądze. Jak to? Od kiedy król zmodernizował system pieniężny, kompletnie się pogubiłem. Nie rozumiem tych dolarów, szylingów i innych wynalazków. A teraz muszę wypełnić formularz podatkowy i nie daję sobie rady. A dokładnie to o co chodzi?
W formularzu 331b, rozdział 5, akapit 3, paragraf 4, trzeba wszystkie sumy wpisać w dolarach. Nie jestem pewien, czy wszystko dobrze pozamieniałem. Może ty mi pomożesz? No właśnie, i tutaj nam się przyda nasza wspaniała wiedza o pieniądzach, z jaką, jak nam wytłumaczyli ci wspaniali strażnicy przy zamku. Jeśli mi się to opłaci, mam trzy problemy do rozwiązania. No, to nawijaj. Dobra, ile dolarów jest w złotym suwerenie? Zobaczymy, czy jeszcze pamiętam to. Chyba 15. Tak właśnie myślałem. Okay. Co dalej? Ile dolarów to 16 groszy? Dokładnie jeden. Dokładnie jeden. To też już mam. Został tylko jeden problem. Cały aż płonę. Ile złotych suwerenów jest w herbie? W herbie... 3, zdaje się. Chyba 3. I tu też się z tobą zgadzam. Pięknie. Chyba w ogóle nie potrzebowałem twojej pomocy. A gdzie moja nagroda? Mogę ci dać leworęczny łom. Zawsze to coś. Wielkie dzięki. Oto lekka dawka edukacyjna. No. I mamy łom. Łom dla leworęcznych. Co my tu jeszcze mamy? O, mamy jakiegoś grubaska, który sprzedaje, zdaje się, jakieś tkaniny. To mi przypomina coś, czym bawiłem się jako dziecko. Aha. Witaj, tłuściochu. Odejdź, mały. Nikt tu nie podejdzie, kiedy ty się tu kręcisz. Okej, okay, jakaś antyreklama dla niego. No to idziemy sobie. Co my tu jeszcze mamy? Wejdźmy tu. Reklama śmierdzących bomb. Jeszcze ich nie mam. Wciąż pracuję nad składnikami. No, mamy tu jakiś taki sklep z kostiumami, z jakimiś, nie wiem, żartami. O, tu mamy jakąś książeczkę z dowcipami. Kupa śmiechu! Sprzedawca jest też trochę dziwny, nieco. Szykuje kostium goryla. My sobie weźmiemy tą książeczkę z dowcipami, tylko można ją wziąć dopiero, kiedy gościu, o, zakłada tą maskę, żeby nie widział nas. Bo jak weźmiemy, jak on teraz ma, że tak powiem, patrzy na nas, to byśmy nie mogli wziąć tego, powiedziałby, że to jest chyba na sprzedaż, coś takiego. Po prostu trzeba zapłacić. Kupa śmiechu! No to może z nim pogadamy. Przepraszam. No, już nie przymierzaj tak tej maski ciągle. Nie ruszaj się. Widzisz ten kwiatek? Tak. Na pewno? To podchwytliwe pytanie. Skończyłeś już? Tak mi przykro. To tylko taki żarcik. No, zgoda? Okej. Tak. Co za baran! Złapać się na stary numer z prądem, a głupich ponoć nie sieją. Nie zniosę tych upokorzeń ani sekundy. Ale naiwne, nie? No dobrze, no to idziemy. A może tutaj na dół? No, na dół, Simon.